postawili Tuskowi ultimatum: macie czas do wyborów. Rząd Donalda Tuska dostał ultimatum. Aktywiści z ostatniego pokolenia zanieśli premierowi list, w którym ostrzegli, że jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione do wyborów samorządowych, przystąpią do kampanii obywatelskiego nieposłuszeństwa. Aktywiści z ostatniego pokolenia w poniedziałkowy wieczór opublikowali zdjęcie sprzed kancelarii premiera Rady Ministrów, gdzie zanieśli list do premiera Donalda Tuska. W niedzielę przedstawiciele organizacji przerwali koncert symfoniczny w Filharmonii Narodowej z okazji jubileuszu 80. urodzin i 60-lecia pracy artystycznej Antoniego Wita. Rząd Donalda Tuska dostał ultimatum. Macie czas do wyborów samorządowych. Gdyby płonęła Filharmonia, musiałybyśmy awaryjnie przerwać koncert. Dziś płonie nasz cały świat, napisali w oświadczeniu. Aktywiści w swoim liście podkreślają, że globalne ocieplenie nie omija Polski i wymieniają drastyczne skutki, jakie już teraz widać w naszym kraju. W 2019 roku w Skierniewicach zabrakło wody. W zeszłym roku takich gmin było już 204. Tegoroczny luty był najgorętszym w historii pomiarów. Wzrasta śmiertelność z powodu bijących rekord za rekordem fal upałów, szczególnie wśród osób starszych, czytamy w liście otwartym. Aktywiści z ostatniego pokolenia ostrzegają, że w ciągu kolejnych 50 lat, zależnie od scenariuszy wzrostu populacji oraz ocieplenia, od 1 do 3 miliardów ludzi zostanie wystawionych na zagrażające życiu temperatury. Mamy moralny obowiązek, by działać, by nie odwracać wzroku od uchodźców klimatycznych, którzy już zmuszani są, by opuszczać swoje domy zniszczone przez powodzie czy pożary, a których wraz ze wzrostem globalnej temperatury będzie już tylko więcej, napisali. Nieodpowiedzialność i zaniedbania są szczególnie widoczne w sektorze transportu, z którego emisje wzrosły od 2005 roku do 2017 roku aż o 77%. Jednocześnie miliony obywateli w naszym kraju jest wykluczone transportowo, zaznaczyli. Rząd spełni postulaty aktywistów? Aktywiści w swoim liście zawarli dwa postulaty. Pierwszy. Skokowe zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100% środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 2025 roku. Drugi. Zintegrowany bilet na transport lokalny i regionalny w całym kraju za 50 zł miesięcznie. Wezwali rząd Donalda Tuska do pilnej ich realizacji i postawili ultimatum. Macie czas do wyborów samorządowych na spełnienie naszych postulatów. Zignorowani przystąpimy do kampanii obywatelskiego nieposłuszeństwa, napisali. Podobne listy mają trafić do marszałka Sejmu, Sądu Najwyższego, Telewizji Polskiej i Polskiej Akademii Nauk.